Cześć kochani, witam Was w kolejnym naszym odcinku. Dzisiaj odcinek nieco inny niż pozostałe. A dlaczego? Dlatego, że bardzo często pytacie nas o specyfikację, charakterystykę gatunków drewna, z których wykonujemy nasze meble. I dzisiaj ja do Was z taką odpowiedzią przychodzę. Na pierwszy rzut bierzemy sosnę, nie bez powodu. Dlaczego? Dlatego, że sosna jest takim jednym z najbardziej popularnych, najbardziej rozpoznawalnych gatunków drewna wykorzystywanych w meblarstwie. I tu ciekawostka, na całym świecie jest aż 115 gatunków sosny, także jest w czym wybierać. Ja pokażę Wam dzisiaj sosnę naszą, rodzimą polską. I na początek kilka takich ważnych cech. Dlaczego sosna jest fajna? Jest fajna dlatego, że jest bardzo prosta w obróbce, jest też drewnem stosunkowo lekkim, ale zachowuje przy tym bardzo dużą trwałość, także łączy w sobie dużo pozytywnych cech i dodatkowo jest drewnem, które bardzo dobrze sprawdzi się dla alergików. I dlaczego? Dlatego, że ma właściwości antystatyczne, czyli to drewno powoduje, że kurz na nim nie osiada, dodatkowo też wydziela pewne substancje, takie, które bardzo korzystnie wpływają na mikroklimat naszego pomieszczenia, także alergikom, osobom wrażliwym na czynniki zewnętrzne sosnę serdecznie polecamy. A jeśli chodzi o wygląd sosny, jest to drewno stosunkowo jasne, stanowi bardzo fajną bazę do różnego rodzaju wybarwień i jak wiecie, w naszej ofercie też różne wybarwienia sosny są dostępne. Tutaj pokazuję Wam sosnę surową. Tutaj nie jest ona pokryta ani olejem, ani woskiem, ani żadnym lakierem. Drewno w stanie surowym. Jak widzicie, sosna cechuje się dosyć takim wyraźnym usłojeniem. Usłojenie jest takie kontrastujące, ja nazywam je dynamicznym, tak? Bo tutaj ta struktura nie jest taka jednorodna, jednolita, tylko mamy różne kolory. To daje bardzo fajny, ciekawy efekt, zwłaszcza jeżeli tutaj to drewno pociągniemy jakimś kolorem. Tak jak wspominałam, no sosna dobrze się czuje w różnych kolorach. Tutaj na przykład mamy sosnę pokrytą olejem bielonym, nieco rozjaśniony, ładny, estetyczny efekt, także jak widzicie fajnie wygląda, zwłaszcza w takich naturalnych olejach, naturalnych woskach. Oczywiście meble z sosny można również polakierować, można tutaj użyć zarówno lakieru naturalnego. Lakier naturalny dodatkowo podkreśli te kontrastujące barwy, tak? Ale można się pokusić również o lakier kryjący, z tym, że tutaj taka mała uwaga, czasami zdarza się, że pod wpływem promieni słonecznych, pod wpływem promieni UV za jakiś czas na lakierze białym będzie widać na przykład takie drobne przebarwienia tam w miejscach, gdzie występują sęki. Tym się nie należy przejmować, to jest naturalna cecha mebli sosnowych. Można też zdecydować się na meble, które są wykonane z sosny bezsęcznej. Tutaj tego problemu unikniemy. Ja tutaj mam też taki ciekawy przykład łączenia drewna za pomocą mikrowczepu, to jeszcze dodatkowo pod podkreśla tą dynamikę, różnorodność drewna sosnowego. Także jak widzicie, jedno drewno, jeden rodzaj drewna, bardzo dużo możliwości, zarówno jeśli chodzi o wybarwienia, jeśli chodzi o wykończenia, jeśli chodzi o sposób łączenia. Duże możliwości, odpowiednie dla alergików, no i cenowo też meble z sosny wychodzą bardzo korzystnie. Kolejną taką zaletą mebli z drewna sosnowego jest to, że w bardzo łatwy sposób można je sobie samodzielnie w domu odświeżyć. Jak wspominałam na początku, drewno jest dosyć proste w obróbce, łatwo się obrabia, także nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy samodzielnie sobie taki mebel w domu odświeżyli. Tutaj wystarczy odrobina papieru ściernego, olej, wosk i jakby mebel mamy jak nowy. I dlatego ja Wam meble sosnowe serdecznie polecam. Znajdziecie ich dużo w naszej ofercie. Zachęcam do zapoznania się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!